Hej, to Paulina z Kawy z Kulturą. Dzisiaj nagrywamy bardzo specjalny odcinek. Jak widać po tym... O Jezus Maryja. Jest trochę chaotycznie, ale jest jak jest. Idziemy teraz na nasze stanowisko, które dzielimy z kawiarzem. Będzie można dostać darmowe balony i darmową kawę, ale w zamian za odpowiedzi. Wybaczcie, że jestem do Was czasami plecami, ale nie chcę pozabijać się o ludzi. Także zapraszam serdecznie. Hej, to pomina z montażu. Chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz. To nie były nasze standardowe warunki nagrywania, więc to nie jest standardowy odcinek. Niemniej my się świetnie bawiliśmy. Mamy nadzieję, że Wy też będziecie się świetnie bawić, więc miłego oglądania! Cześć, jak się czujesz? Wspaniale. Wspaniale. To jest właśnie nasza wspaniała Ola od kawiarza, z którą dogadywałyśmy i kubeczki, i etykietki, i kawę. No i jest z nami dzisiaj. Jak Ci się podoba rozpędzanie balonów? Zawsze chciałam to robić, naprawdę spełniłaś moje marzenie. Czy sądziłaś, że to będą Twoje dzisiejsze obowiązki? Tak, myślałam właśnie, że tak noc kultury powinna upłynąć na rozpędzaniu sznureczków. To jest jak bardziej kojące zajęcie. To wspaniale. Można sobie nauczyć na przykład z tego, że jestem cierpliwa, opanowana. To cudownie, to jest super, to super. Hej, chcesz balona? Chcę. A jak masz na imię? Robert. A powiesz mi jeszcze, na jakim wydarzeniu jesteśmy? Na nocy kultury. Wspaniale, proszę Cię bardzo, balon na Ciebie, trzymaj mocno. Dziękujemy Ci. Pa! Żeby dostać balona, to musisz odpowiedzieć na kilka pytań, dobra? Najtrudniejsze pytanie. Jak masz na imię? Helena. Ile masz lat? 10. Jak się nazywa wydarzenie, na kim jesteśmy? Noc kultury. Wspaniale. I może jeszcze powiedz mi, jakie zwierzę jest symbolem Lublina? Koziołek? Koziołek. Wspaniale. Dziękuję. Balona poproszę. No to tak, prawda? Jest taka sytuacja następująca. Dzień dobry, czy chce Pani może darmową kawę? Chce Pani, dobrze, tak. Może, a może balona. To teraz mamy kilka pytań. Jak ma Pani... Bardzo chętnie. Do dziecka. Do dziecka. Okay. Dobra, jak ma Pani na imię? Wiktoria. Na jakim wydarzeniu jesteśmy? Nocy kultury. Wspaniale, czy może zna Pani hasło Nocy kultury? Połącz kropki. Połącz kropki, gratuluję. I jeszcze niech by mi Pani powiedziała... najbardziej znana lubelska wokalistka. Beata Kozidrak. Miałam nadzieję, że ja, ale dobrze. Balon dla Pani. Dziękuję. Przepraszam, czy chce Pan może darmową kawę? Dziękuję. Nie. No to bym chciał, ale kawę nie piję w ogóle. A może balona chociaż? Oczywiście od Pani. Ode mnie balona, wspaniale. Tylko musi mi Pan odpowiedzieć na kilka pytań. Więc nie jest taki darmowy, trochę Pana oszukałam. No trudno. Czy czuje się Pan oszukany? Nie, niestety. O, jak ma... nie, na pewno. To jak ma Pan na imię, zapytam najpierw. Jacek. Dzień dobry, Panie Jacku. Czy może mi Pan powiedzieć nazwę wydarzenia, na jakim jesteśmy? Oczywiście. Noc kultury w Lublinie. Noc kultury w Lublinie. Czy wie Pan, która to jest edycja? O, niestety nie wiem, ale na pewno było ich dużo. No, oczywiście. Myślę, że 17 na pewno. 17, wspaniała odpowiedź. Gratuluję Panu serdecznie. Gdyby Pan mógł jeszcze powiedzieć jakiś taki znany lubelski muzyk. Oczywiście. Romuald Lipko, który już nie żyje niestety. Oczywiście dalej bracia Cugowscy i sam Cugowski. I sam Cugowski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Miłej nocy kultury życzę. Ja również. Oczywiście taką kobietą. Stary lubelak. Wychowana w Starym Mieście, na Tatarach jeszcze, to więc można powiedzieć, że tak, trafiła Pani dobrze. No dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcesz ode mnie kawę? Słuchaj, musisz mi odpowiedzieć na kilka pytań. No mogę odpowiedzieć na kilka pytań. Pytanie numer jeden, jak masz na imię? Maciek. Jak się nazywa wydarzenie, na jakim jesteśmy? Noc kultury. Z czym pijesz kawę? Zazwyczaj z przyprawami korzennymi.
z kulturą. Taką zawsze. To jeszcze raz, czy pijesz kawę? Z kulturą. No, reszta się wytnia. Nie było, dziękuję. Kawę sobie, proszę bardzo, możesz zrobić. Jakby mi ktoś rozdawał darmową kawę, to ja bym ją brała agresywnie. Szczerze. Imię? Marta. Nazwa wydarzenia? Noc Kultury. Czy wie pani, jaka to jest edycja? 17. Wspaniale! Skąd pani wiedziała? Cudownie. Jakie wydarzenie tutaj pani się najbardziej podoba? Koncerty, spotkania, instalacje. Instalacje. Raz, dwa, trzy, hop! Sorry, będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań. Taka jest wymiana. Ta kawa nie jest darmowa. Oszukałem człowieka na darmową kawę i teraz myślę, że ona jest za darmo. Tak naprawdę jest zapytanie, czy czujesz się oszukany? Tak. Jestem okropną osobą, tak czy nie? Nie. Sami słyszeliście. W każdym razie, to jest taki wspaniały talonik i możesz o niego zawalczyć. Tylko najpierw kilka pytań. Jak masz na imię? Kacper. To jest dobra odpowiedź. Drugie pytanie. Nazwa wydarzenia i ty pewnie znasz hasło. Noc Kultury Połącz Kropki. Okej, okay, co znaczy Połącz Kropki? Tak naprawdę chodzi o połączenie punktów wydarzeń, punktów programu w celu stworzenia własnego wydarzenia. To bardzo, bardzo ładne hasło. Z czym pijesz kawę? Z kulturą. Wspaniała odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Tutaj możesz odebrać u kawiarza naszą darmową kawę. Dziękuję. Smacznego! Czy może pan powiedzieć, jak ma pan na imię? Jacek. I wydarzenie, na jakim jesteśmy? Noc Kultury. No to wygrał pan kawę z kulturą darmową. Proszę bardzo. Dziękuję. Na kilka banalnych pytań nie odpowiesz tutaj do tego chomika. Czy z tą i z wódką? Dobra, zacznijmy od początku. Tam tego nie było. Cześć, jak masz na imię? Piotrek. Na jakim wydarzeniu jesteśmy? Nocy Kultury. Czy wiesz, jakie jest hasło? Nie. A jak ci powiem tak, prawda, do ucha, to będziemy udawać, że dobrze zagrasz. Tak, dobrze że zagra. Te, dobra. Że on wiedział od początku. Dobra, już wiem. No. Od początku zaczynamy? Dobra, jakie jest hasło Nocy Kultury? Kawa z kulturą. Nie? On cię oszukał. On cię oszukał. Kawa z kulturą to jest... Żonie. Jak lato z radiem. Pip! Dobra, pip. Zacznijmy od początku. Dobra, powiedz mi na ucho. Połącz kropki. Gratuluję. Pani dostaje, prawda, talon na darmową kawę, a pan dostaje... nie można przeklinać. No, no, no. To właśnie pan dostał. Jest już po dobranocce. Ale to już będzie leciało przed dobranocką. To będzie leciało przed dobranocką. Dobra, dobra, możemy jeszcze. Na spokojnie. Przepraszam, tylko imię zwycięzczyni chciałam. Martyna. Martyna, bardzo mi miło i gratuluję. Czy poleciał? Papa! Papa, baloniku, papa. To już nasz siódmy stracony na rzecz wiatru. Teraz bardzo trudne pytanie, skup się. Jestem Piotrek. Gotowy. Jesteś... Bardziej już nie będę. Z czym pijesz kawę? Czarną. Z czym pijesz kawę? Z cukrem ewentualnie. Niczym więcej. Martyna, ratuj. Z mlekiem. Z kulturą? Z kulturą! Gratuluję serdecznie. Musiałaś się trochę pomęczyć, to nie mogło być takie łatwe. Wszystkim. Ciężko ci powiem, ciężko ci powiem, ciężko... Trzymaj mnie teraz. Narobiłeś, to masz. Boże, drogi, co tu się dzieje? Chciałam tak tylko zapozować, dziękuję. Idziemy dalej. Nie, nie wiem, może... Zbliżamy się, jak słychać, do Łukasza Jemioły. Odcinek z Łukaszem też jest na YouTubie. Znaczy wy też jesteście na YouTubie, bo oglądacie to z YouTube'a.
mordercze balony, część druga. Jeżeli nie wiecie, te balony próbowały mnie kilkukrotnie razy zamordować w każdym razie. Oj! Wyglądam, jakbym była chyba bardzo taka samolubna, egocentryczna i zachłanna. Jakoby te wszystkie balony były moje, nie? Ja sobie tak idę i tak ludzie sobie na mnie patrzą, ja tak idę z tymi balonami, nie dzielę się, jakby. Ja mam też wrażenie, że uderzę kogoś. Chcesz balonika? Jak najbardziej. A powiesz mi, jak masz na imię? Twyli fuj. Imię i nazwisko. Wspaniale, serdecznie ci dziękuję. Czerwony czy czerwony? Czerwony. Dobrze, to czerwony. Proszę cię, mój drogi, trzymaj mocno, bo jest z Helem. Dziękuję. Przywiążę. Napet, dziękuję. Dziękuję. A proszę cię bardzo, miłej nocy kultury. To nie fotobombing, jeżeli jesteś na siłę. Ja wiem. Też balonik? Też balonik. Dobra, to ja imię poproszę. Ania. Ania. Dobra. Boże, to jest bardzo ciężka akcja operacyjna. Trzymaj mocno, żeby nie poleciał. No. Buchem pomachamy. Oj. Damy radę. Dobra, jak masz na imię, skarbeńku? Ida. Ida. Przepiękne masz imię. Takie filmowe masz imię nawet. Proszę cię bardzo, trzymaj mocno. Zawierzemy ci na ręce, żeby nie uciekło, co, kochanie? Może lepiej, nam uciekło już z 10. Coś to odfrunie. No. Rozumiesz to? Poleci. Jak nie będzie przywiązany, to mogę ci zawiązać gdzie chcesz. Tutaj, albo do ręki, albo gdzieś, ale musi być zawiązany. Musi być zawiązany. To są bardzo ważne lekcje, moi drodzy. Musi być zawiązane, bo uleci. Jak na czymś wam bardzo zależy w życiu, to trzymajcie to mocno, żeby wam nie przeminęło. Jak ta... A proszę cię bardzo, żeby nie przeminęło z wiatrem, prawda? Jak ten balon z Helen. Może balonik? Też balonik? A powiesz mi, jak masz na imię słonko? Ala. Ojojo, Boże, te dzieci mają takie głosiki. Podoba się? Tak. Super. No to miłego wieczoru. Kończąc dzisiejszą relację z tego wspaniałego wydarzenia. Nogi nas bolą, plecy nas bolą, chodzone bardzo dużo, ale wydarzenie przepiękne. Widzimy się na pewno za rok. A w tym samym czasie, kiedy my będziemy sobie czekać na Noc Kultury, możemy oglądać kawę z kulturą, możemy pić kawę z kulturą. I co? I cieszyć się życiem i przywiązywać rzeczy, które są ważne. Dobranoc.